Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej w siedzibie spółki Akwa. Krzysztof Michalski, prezes zarządu. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym bardzo przeprosić wszystkich mieszkańców za niedogodności, za dyskomfort, który został spowodowany awarią sieci i zapewnić ich, że zrobimy wszystko, żeby w jak najkrótszym, najszybszym czasie usunąć wszystkie skutki awarii. I dzięki wsparciu Pana Prezydenta, dzięki wsparciu służb czynimy wszystko, co możemy, aby ten czas był jak najkrótszy. Pozwolicie Państwo, że przedstawię chronologię zdarzeń, do jakich tutaj doszło, bo uważam, że to jest ważne, żeby wszyscy dobrze zrozumieli, co i kiedy się wydarzyło. Otóż, drodzy Państwo, w środę 29.03, czyli marca 2023 roku, o godzinie 9.15, pracownicy naszej firmy uruchomili magistralę poddaną renowacji za pomocą technologii rękawa termoutwardzalnego. Wcześniej sprawdzając, zgodnie z procedurą, mętność, chlor i zapach. Parametry wszystkie były w normie. Około godziny 11.30 w dniu 29 marca pojawiły się pierwsze zgłoszenia telefoniczne klientów dotyczące dziwnego zapachu wody i podwyższonej mętności. Po otrzymaniu tej informacji dyspozytor natychmiast poinformował pracowników przebywających w miejscu o treści zgłoszeń, którzy potwierdzili niewłaściwy zapach i natychmiast zamknęli wyżej wymienioną magistralę oraz dokonali przestrefowania sieci w obszarze funkcjonowania tej stacji uzdatniania wody. Jednocześnie rozpoczęto intensywne płukanie sieci. Płukanie kontynuowane jest do chwili obecnej. Około godziny 14.30 odbyło się spotkanie Zespołu Bezpieczeństwa i Żywności w obecności zarządu, na którym ustalono niezbędne działania w rejonie występowania problemu. Wyznaczono miejsca poboru próbek do badania, zadysponowano wysłanie ekip wraz z beczkowozami z wodą pitną oraz przygotowano i rozesłano komunikaty do wiadomości publicznej. Przygotowano i przekazano informację do Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej. Rejon był monitorowany, spółka cały czas aktualizowała mapę obszaru na bieżąco w miarę pojawiających się zgłoszeń i badań. Mapę tą umieściliśmy na naszej stronie, na stronie Urzędu Miasta, na stronie Radia Bielska, we wszystkich możliwych miejscach, które były odwiedzane przez mieszkańców. Celem zidentyfikowania przyczyny zapachu spółka pobierała próbki wody do badań laboratoryjnych. Grupa substancji podejrzewanych o spowodowanie wykrytego zapachu to związki chemii organicznej. Laboratorium Akwa S.A. nie ma możliwości badania tego typu związku. Działania podjęte w dniu następnym. Rano pobrano kolejną serię próbek. Pobrane próbki z obu dni przekazano do akredytowanego laboratorium w Lędzinach, które posiada wyspecjalizowane urządzenia do wykrywania substancji organicznych. Kolejne próbki wody do badań pobierane były po południu i następnego dnia rano. O godzinie 10 w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem zarządu Akwa S.A. Około godziny 13.20 do naszej firmy wpłynęła decyzja sanepidu stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia. Spółka wypełniła jej zalecenia, które wymagały natychmiastowej realizacji. Komunikaty zostały zesłane do odbiorców wody, zapewniono zastępcze źródła wody i cały czas kontynuowano płukanie sieci. Na sieci wodociągowej nadal prowadzono intensywne płukania oraz przestrefowania w celu wymiany wody w wodociągach. Na stronie internetowej na bieżąco aktualizowano informacje na temat zasięgu obszaru objętego zdarzeniem oraz lokalizacji beczkowozów i punktów wydawania wody pitnej, bo też uruchomiliśmy kubitenery i inne możliwe środki. Działania podjęte w dniu 31, to jest w piątek, w dniu wczorajszym. W godzinach południowych, wpłynęły do Akwy pierwsze wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 29, czyli w pierwszym dniu zdarzenia, wykonane przez akredytowane laboratorium. Otrzymane wyniki wskazywały na obecność w wodzie styrenu. Styren to organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych o charakterystycznym zapachu. Związek ten nie jest ujęty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia określają maksymalną wartość dla styrenu na poziomie 0,02 mg na litr. Silny zapach wynika ze specyfikacji styrenu.
który nawet przy niskich stężeniach 0,004 mg na litr jest wyraźnie wyczuwalny. W próbkach pobranych w dniu 29.03, czyli w pierwszym dniu wystąpienia tej awarii, na czynnej sieci wodociągowej otrzymane wartości mieszczą się w granicach określonych przez Światową Organizację Zdrowia, za wyjątkiem jednego przypadku, który tam odkryliśmy na rejonie ulic Zamojskiego i Piastowskiej. Ponadto martowne wartości stwierdzono w próbkach pobranych z dwóch wyłączonych odcinków sieci na magistrali poddanej renowacji. Kolejne robocze wyniki badań z próbek pobranych w dniu 30 i 31 wskazały na poprawę jakości wody w punktach na czynnej sieci wodociągowej do poziomu niższego od wartości granicznych. Celem oznaczenia styrenu dodatkowe próbki kontrolne wody zostały pobrane także w 15 lokalizacjach przez sanepid. Kontynuowano płukanie sieci, zaopatrzenie mieszkańców z zastępczych punktów poboru wody, aktualizowano obszar objęty zdarzeniem, przeprowadzano wizje lokalne w terenie. Należy dodać, że wśród tych 15 próbek, w 11 próbkach już nie stwierdzono obecności styrenu, natomiast w 4 stwierdzono dużo poniżej wartości granicznej, czyli to było około tam 50%, 40%. Czyli sytuacja cały czas ulega poprawie, zidentyfikowaliśmy źródło problemu, no i oczekujemy teraz też na decyzję sanepidu o umożliwieniu mieszkańcom spożywania wody. Tak wygląda, drodzy Państwo. Źródło tego problemu? Źródłem tego problemu jest magistrala, którą naprawialiśmy za pomocą rękawa termoutwardzonego. To jest taka technologia specjalna, gdzie ten rękaw się, gdzie tą rurę się naprawia uszczelnie. I rozumiem, że styren był tam wykorzystywany w czasie tego remontu. Styren to jest w ogóle składnik żywic. I teraz ja nie będę tutaj, nie mogę w tej chwili stwierdzić, gdzie on jest, skąd się dokładnie wziął, bo jest to jakby, to wyjaśni śledztwo, które jest teraz prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury. Natomiast bez wątpienia jest to przyczyna powstania problemu. A kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z wody z kranu? Mam nadzieję, że bezwłocznie, ale oczekujemy na decyzję sanepidu. Jeżeli pan dyrektor sanepidu taką zgodę wyrazi, będą mogli korzystać. Ale kiedy państwo się spodziewacie takiej decyzji? Rozmawiacie z sanepidem. Takiej deklaracji nie mogę złożyć, no bo to jest jakby decyzja administracyjna pana sanepidu. Także, drodzy państwo, nie jestem w stanie się tutaj zadeklarować i cokolwiek opowiedzieć zobowiązującego. Czy płukanie domowych sieci jest konieczne? Domowej instalacji? Tak, płukanie domowej instalacji w jest... W jaki sposób, jeżeli są zbiorniki, jeżeli są jakieś inne urządzenia? Już odpowiadam. Płukanie instalacji w rejonie występowania tego skażenia, bo oczywiście muszę dodać, że rejon jakby zanieczyszczenia tej wody to jest około 2,3% całego powierzchni miasta i 12% odbiorców, 12% liczników. I ludzie z tego obszaru, gdzie to zanieczyszczenie nastąpiło, muszą sobie też wyczyścić instalację wewnętrzną, czyli muszą odkręcić kurki, muszą też na przykład, jeżeli stwierdzą taki zapach, zawołać nasze służby, my im to przyłącza też, wyczyścimy. No i oczywiście zgłosić do nas reklamację, za którą my za to czyszczenie będziemy też ponosili, my będziemy ponosili koszty. Czy spłukanie tylko wodą, czy jeszcze... Tylko wodą, niczym więcej. To dotyczy również wody ciepłej, jeśli w budynkach są zbiorniki, bojlery, należy również te zbiorniki przepłukać w postaci otwarcia kurków przy domowych instalacjach, aż do momentu, kiedy ten zapach już nie zostanie zidentyfikowany. A co z wodą w pozostałych częściach miasta? Ona jest zdatna do picia? Tak, ta woda w pozostałych częściach jest zdatna do picia. Jak wspomniałem, to zanieczyszczenie powstało tylko na jednym odcinku magistralnym, który łączy Wapienicę ze stacją, ze zbiornikami na Lotniczej. No, natomiast cała reszta miasta zasilana jest z Langiewicza, z Witosa, z zupełnie innych obiegów wody i też tam, gdzie się tylko dało, tam przełączyliśmy, przesterowaliśmy obieg wody. Czyli cała reszta miasta może z wody korzystać bardzo bezpiecznie i w pełnym zakresie. Panie prezesie, powiedział pan 12%, o jakiej liczbie mieszkańców mówimy? Liczba mieszkańców Bielska-Białej jest około 160 tysięcy. 12%... Państwa odbiorców 12%. Tak, tak, 12% liczników. To ile to mniej więcej mieszkańców? No to przeliczyliście państwo, ile to osób dotyczy? To dotyczy, powiedzmy, około 40 tysięcy ludzi.
To jest trudno, pani redaktor, odpowiedzieć, ponieważ licznik to jest jedna umowa. Nie, my nie mamy danych dotyczących zameldowań w tych posesjach, więc to są szacowane jakby liczby, więc trudno powiedzieć, czy to jest 40 tysięcy, czy to jest 20 tysięcy. Dla nas to jest 12% liczników w skali miasta Bielska-Białej, gminy. Oprócz tego obsługujemy pozostałe gminy lokalne i tamtego problemu po prostu nie ma. Czy jest jakieś zagrożenie dla osób, które wypiły tą wodę w środę, zanim dostaliście informację, że coś jest z nią nie tak? Znaczy, naszym zdaniem takiego zagrożenia nie ma, dlatego że te ilości były rozcieńczone i też jakby spożycie wody w ilościach zagrażających natychmiast życiu czy zdrowiu, to jest jakby trzeba było wypić bardzo dużą ilość takiej rozcieńczonej wody. Ale to oczywiście też ja nie jestem... A czy będziecie pod tym kątem państwo chciałbym badać? Uzupełnić tą wypowiedź, ponieważ w polskiej normie nie ma te określenia wartości granicznej tej substancji organicznej. Są zalecenia jedynie WHO, o których wartościach pan prezes już powiedział, to jest 0,02 mg na litr. Też mam nie pytanie... mamy żadnych sygnałów, jeżeli chodzi o szpitale czy przychodnie zdrowia, aby takie zdarzenie miało miejsce i taki fakt. Właśnie, bo mówimy o, państwo mówicie o wskazaniach bezpiecznego spożycia tej substancji, a to wiadomo, że co innego, jeśli przyjmie tą wodę dorosły mężczyzna, a co innego, nie wiem, kilkumiesięczne dziecko w formie mleka. Jeden z mieszkańców nam powiedział, że martwi się, bo w środę zagotowano dziecku mleko na tej wodzie. Znaczy ja rozumiem, że rodzic się martwi, absolutnie rozumiem jego pozycję, jego sytuację, natomiast drodzy państwo też jeżeli lekarze nie stwierdzają teraz problemu, no to ja uważam, że takiego nie ma, natomiast ja nie jestem autorytetem zupełnie. A jeśli chodzi o inne użytkowanie tej wody, czy można myć ręce, czy w ogóle w jakikolwiek sposób tej wody? Obecnie mam taką decyzję, że woda jest nieznatna do celów spożywczych oraz higienicznych, czyli czekamy na decyzję. Pranie. Prawie? To jest dobre pytanie. No, ja bym jednak zalecał, żeby na zimno kuchać, bo tutaj, jeżeli można, panie prezesie, taka informacja, która może jest pokrzepiająca w tej całej trudnej sytuacji, to jest to, że poza obszarem tego remontu nie wykryto stężeń przekraczających tą normę graniczną. Tak? Natomiast my cały czas przyjmujemy najczarniejszy wariant, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, bo za to odpowiadam i dziękuję wszystkim służbom. Wszystkie procedury od powiadomienia Urzędu Miasta o tym problemie zostały uruchomione. Zaopatrzenie w wodę jest. Wszystkie próbki zostały pobrane. Wiadomo też przecież, że prokuratura zajmuje się tym tematem. No i w tej chwili najważniejsze co jest, że mamy stwierdzoną przyczynę. To niestety przy tak specjalistycznych badaniach trwa, dlatego też od razu uruchomiliśmy wszystkie służby, aby ostrzegać mieszkańców i widać, że ten odzew jest, bo mieszkańcy łącznie ze mną osobiście cały czas się doinformowują, nawet w pewnym momencie te 5 linii przygotowanych, co się nie dziwię, było przeładowanych. No i w tej chwili czekamy też, bo z tego co wiem, dyrektor sanepidu miejscowego analizuje wszystkie te próbki i czekamy na wydanie decyzji. Ona może być taka, że woda jest przydatna do spożycia, może też być inna. To też jest odpowiedzialność dla takiego człowieka, który podejmuje tą decyzję, więc tutaj żadnych nacisków nie możemy robić i czekamy na nią. Natomiast jesteśmy przygotowani, że ten stan może trwać dalej. Zaopatrzenie w wodę, mamy pouzgadniane, niektóre placówki mogą działać, nie ma potrzeby i też to ustaliliśmy na przed chwilą spotkaniu zarządzania kryzysowego, przesłanek do tego, aby zamykać przedszkola czy szkoły w tym rejonie. Jest tam przygotowane zaopatrzenie w wodę specjalne, zresztą akurat tam firmy cateringowe dostarczają z zewnątrz, z innych ujęć. Obszar, który jest zagrożony, jest odizolowany w sensie wodnym, tak bym to nazwał. Ten odcinek, który jest remontowany, jest całkowicie zamknięty, tam pewnie wyjaśnianie będą trwały, to zostawiamy sobie na później, teraz wiadomo najważniejsze jest zdrowie naszych mieszkańców. Nie ma też, to chciałem powiedzieć, zakłóceń w dostarczaniu wody do pozostałych i do tych również obszarów, ponieważ mamy tam przynajmniej dwie dodatkowe linie. No i w tej chwili działamy, wiadomo, że sytuacja jest kryzysowa, że substancja może
wykazywała, no jest substancją, której nie powinno tam być, ale to też nie chcę się wypowiadać, bo bada to prokuratura. Wiadomo, że firma, która to realizowała, została wyłoniona w przetargu, ma, z tego co się orientowałem, osiągnięcia w tym zakresie, no nie takie. Oczywiście, no i w tej chwili robimy wszystko, aby zabezpieczyć mieszkańców. Od prawie już 24 godzin nie ma żadnego sygnału, aby nowe zgłoszenia były, ponieważ to może jest szczęście w nieszczęściu, że nawet to niskie stężenie powoduje dosyć intensywny zapach, więc łatwo się zorientować. Natomiast czekamy na dalszy przebieg zdarzeń, na każde jesteśmy przygotowani. Oczywiście oczywistą sprawą jest, że konsekwencje z tej sytuacji będą wyciągnięte i to no, w taki sposób, który wymaga tego nie tylko prawa, ale po prostu przyzwoitość. Ile beczkowozów w tej chwili jest zabezpieczonych i czy poradziliście sobie Państwo na terenie miasta i gminy, czy musieliście prosić, nie wiem, jakieś inne służby o pomoc? Tak, no tak jest skonstruowany system zarządzania kryzysowego, że też jestem w kontakcie przecież z wojewodą, że tutaj pomoc ze strony innych gmin czy Państwowej Straży Pożarnej spoza rejonu, to jest naturalne w takich sytuacjach, to tam są odpowiednie procedury. Jeżeli idzie sygnał z naszego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, jest uruchomiona cała niezbędna pomoc, ona jest. Za to wszystkim oczywiście dziękuję, bo to, co w dzisiejszym kraju mamy naprawdę niezłe, to służby zarządzania kryzysowego i Straż Pożarną. Dziękuję też ochotnikom, no muszę, bo jestem prezesem OSP w mieście. Także tutaj wszystkie ręce na pokład. No, no myślę, że te doświadczenia poprzednich lat, czyli najpierw pandemia, potem kryzys związany z uchodźcami, nas trochę przećwiczył i w tym momencie się to przydało, aczkolwiek no, nie marzyliśmy o tym na pewno. Czyli wody nie zabraknie w mieście? Na pewno nie. Jaki może być czas tego płukania do takiego werdyktu, że wodociąg jest czysty, woda jest bez zapachu? Jaki może być czas? Ta woda już jest czysta w tym systemie. Ale zapach ma. Zapachu też nie ma na obecną chwilę. Ma, bo jestem w domu, w którym płynie woda pachnąca. Ale to musi pan spuścić z instalacji też wewnętrznych. W naszych instalacjach tego zapachu już nie ma, bo są przed... Dlatego się pytam, jak to długo musi przebiegać, przepływać ta woda, żeby... Do skutku po prostu. Jeżeli pan wyczuwa ten zapach, to do skutku puszczać tą wodę, aż ona z tej instalacji wewnętrznej wyjdzie. Nasze instalacje, wszystkie, które monitorujemy cały czas, pracują 24 na dobę, już tego zapachu nie mają. Nie mamy ani zgłoszeń, ani nie stwierdzamy, bo my teraz sprawdzamy wszystkie nasze OS-y i tam tego zapachu nie ma. Sprawdzamy nasze zbiorniki i tam też tego zapachu już nie ma, bo to już jest, drodzy Państwo, trzeci dzień. I próbki też, też są dobre. Dodać. No, dodaje otuchy. No, także... no, ale musimy zmieniać na żółne. Osoby, które na przykład wyjechały na urlop i wracają po paru dniach, to też jest ważne i prosimy przekazać, że jeżeli ten zapach poczują, a nawet nie, to powinny spuścić wodę i ciepłą i zimną. Tutaj pan powiedział, że licznik bije, tak, licznik bije. Z tego co pan prezes mówił i dopilnuję tego osobiście, te rachunki będą reklamowane i te no, mieszkańcy finansowo nie stracą. Ulga na płukanie. Nie będzie po prostu uwzględniona reklamacja i państwo dostaną jakby znowu pieniędzy. Nie cieszy pana dobry humor, ale naprawdę sytuacja jest poważna i nam nie jest do żartów w tej chwili. Natomiast robimy wszystko, żeby oby, jak się to zakończy, mógł sobie pożartować, chociaż temat nie jest do tego, nie nadaje się. Czy sanepid zdeklarował się, kiedy będzie kolejny komunikat? Nie. Sanepid jest niezależną instytucją i po prostu wyda go wtedy, kiedy będzie gotowy. Ja, drodzy Państwo, chciałbym jeszcze raz ogromnie podziękować panu prezydentowi, sztabowi zarządzania kryzysowego, strażakom amatorom, wszystkim osobom, które się w to zaangażowały, bo ich pomoc dla nas w tak ciężkiej sytuacji okazała się po prostu zbawienna i niezbędna. Dzięki tej pomocy możemy w jakiś sposób nad tą sytuacją trudną panować. I naprawdę działamy bardzo sprawnie, bardzo skutecznie, współpracując ze sobą. Jest to ze strony właśnie też pana prezydenta, który tym sztabem dowodzi, nie bardzo wielka pomoc. Jeśli chodzi o konsekwencje, będą państwo podejmować jakieś kroki wobec wykonawcy remontu? Ale oczywiście, że tak. To jest bezwzględnie, znaczy to nie tylko mali, podejrzewam, że i prokuratora, to będzie kwestia śledztwa. W ogóle nie ma o czym dyskutować. Tutaj jeszcze pytanie dotyczące do włodarzy miasta. Jak pojawiły się pierwsze informacje o tym, że ta woda no, po prostu śmierdzi,
Wiadomo, pojawiły się informacje w radiu, pojawiły się informacje w lokalnych mediach. Ludzie młodzi, którzy są z duchem czasu idą, natychmiast wiedzie, że coś się dzieje. Natomiast wiele osób starszych na początku nie wiedziało, co się dzieje w tej sprawie. Wiemy już, że RCB odmówiło publikacji komunikatów wysyłanych drogą SMS-ową. A czy miasto planuje wdrożyć jakieś procedury, które w przyszłości pozwolą w takiej lub innej sytuacji wymagającej pilnego powiadomienia mieszkańców stworzyć jakiś system, który pozwoli z tą informacją dotrzeć natychmiast do wszystkich lub prawie wszystkich? Mogę najpierw? Bo pytanie było do mnie. Oczywiście w ogóle szkoła zarządzania kryzysowego powoduje, że po każdym wydarzeniu, które miało miejsce kryzysowym, czy one było tak prowadzone, czy inaczej, są wyciągane wnioski i jest specjalne procedury. To znaczy, to jest wymagane nawet prawem, że po sytuacji kryzysowej należy je podsumować i wprowadzić środki zaradcze, tak? I tutaj to oczywiście też należy rozważać. Tylko to jest tak, że mogę powiedzieć, odkąd urząd i ja, bo to jest jednoznaczne, dowiedzieliśmy się o tej sytuacji, wszystkie opcje i cała lista kontaktów, bo to jest system. Tam jest pełna lista instytucji, mediów, wszystkich możliwych komunikatów jest uruchomiona. Szkoda, że nie udało się tego RCB, bo to by załatwiło problem. Natomiast myślę, że tutaj każde rozwiązanie będziemy rozpatrywać i każde uwagi, bo pewnie to będzie jeszcze trwało. Tak? Także no, tutaj ta informacja była szeroko rozpowszechniona. Czy w odpowiednim czasie i z punktu widzenia urzędu i zarządzania kryzysowego natychmiast, bo my to robimy na co dzień, to się wydarzyło. Ja tu mówię o osobach młodych. Młodzi ludzie faktycznie wiedzieli od razu, ale jest dużo ludzi, którzy nie czytają wiadomości w internecie, nie słuchają radia i po prostu nie wiedzieli o Bożym Świecie. Jeżeli mogę uzupełnić jeszcze tą wypowiedź, bo zgadzam się, że starsze osoby mają jakiś problem z używaniem internetu, natomiast my jakby uwzględniając tę sytuację, po prostu rozklejaliśmy starą metodą ulotki, tak, informujące o tym, że jest awaria tu i tam, żeby te osoby też przyzwyczajone do tego typu komunikacji mogły się zapoznać z sytuacją. Dodam jeszcze, bo ze względu na te osoby właśnie w wieku senioralnym, też od razu uruchomiliśmy kontakt z radami osiedli, jak również ze spółdzielniami mieszkaniowymi, gdzie no, oni mają przegląd, które osoby ewentualnie mogą być niedoinformowane. Dziękuję. Jeszcze tutaj, jak się mogę dodać do tej właśnie organizacji, to osób starszych, to strażacy, ochotnicy, też nasi pracownicy roznosili osobom, które miały problem z zejściem, z wtarganiem tam 5-10 litrów wody na górę, zanosili im to na wezwanie do domu. Na każde wezwanie reagowaliśmy natychmiast. Panie prezesie, jeden z naszych słuchaczy prosił o zadanie takiego pytania, czy wy jako Aqua kontrolujecie wodę? I jak często to robicie? Bo w tej akurat sytuacji zareagowaliście na sygnał ze strony mieszkańców, prawda? My wodę kontrolujemy cały czas. Ta woda też była kontrolowana przed wystąpieniem incydentu. Natomiast my mamy swoje własne laboratorium mikrobiologiczne, fizykochemiczne w Kobiernicach i ta woda jest 24 godziny na dobę kontrolowana. Próbki są też pobierane ze wszystkich możliwych wyznaczonych punktów, także proszę mi wierzyć, woda jest bezpieczna. To się zdarzyło tylko dlatego, no, że po prostu stwierdziliśmy, że oczywiście do przyczyn dojdziemy, bo ja nie mogę ferować wyroków, bo byłbym zbyt daleko idąca, moja odpowiedź by była. Natomiast no, woda przed wpuszczeniem w obiekt była sprawdzana w naszym laboratorium i wszystko było w porządku. Organoleptycznie i biologicznie i fizykochemicznie wszystko się zgadzało. Natomiast później pojawił się zapach, ale to oczywiście przyczyny będziemy szukać. Co z lokalami gastronomicznymi w strefie objętej skażeniem? W strefie objętej skażeniem oczywiście też nie mogą jakby korzystać z tej wody do celów spożywczych lokale gastronomiczne. To jest, ale czy otrzymują oczywiste od Państwa odszkodowania? Oczywiście, że tak. Będziemy każdy przypadek rozpatrywali. Jesteśmy do tego zobowiązani. Czyli ci właściciele mają się zgłosić do bezpośrednio? Tak, do nas właśnie z reklamacją, formą reklamacji, dlatego że, drodzy Państwo, my nie możemy dawać jakiejś formy upustów, rabatów za wodę, bo nas obowiązuje ustawa o zaopatrzeniu wody i odprowadzaniu ścieków, tam gdzie ceny są regulowane przez regulatora. Natomiast oczywiście możemy... Czy wszystkie uzasadnione roszczenia z tego obszaru będą pozytywnie rozpatrywane. To nie ulega żadnym wątpliwościom. Godziny otwarcia obsługi klienta są... Znaczy, na pewno nikt nie ucierpi finansowo. Tak. W tej chwili oczywiście skupiamy się, no przecież nie pieniądze są najważniejsze, tylko tak, bezpieczeństwo, no, ale tutaj oczywiście nie będzie żadnej dyskusji. Spółka musi sobie z tym poradzić. Jesteśmy też, drodzy Państwo, ubezpieczeni na dosyć wysokie kwoty i będziemy korzystali z każdej możliwej formy pozyskania środków. Czyli zagrożenia dla firmy nie ma? Nie.
Zagrożenia dla firmy nie ma. Kiedy możemy się spodziewać jakiegoś następnego komunikatu? Natychmiast, jak tylko uzyskamy, z wielką przyjemnością Państwu przekażemy naprawdę. Ja jestem Pan Prezydent, wszyscy my tutaj jesteśmy pierwszymi, którzy czekają na dobrą wiadomość. Jeszcze chyba. Ale przygotowanie jest. Tak, ona nie nadejdzie szybko, bo tutaj musimy, tak jak mówię, dmuchać na zimno. Tak jest. Nie wchodziłby w żaden hura optymizm, musimy trzymać rękę na pulsie i robić to, co do nas należy każdy. Tak jak zapewne ktoś nie zrobił to, co do niego należy, że ta awaria powstała. Dziękuję. Panie redaktorze, uzupełniając to pytanie, firma Aqua ma od zeszłego roku prowadzoną aplikację, która polega na wysyłaniu SMS-ów powiadamiających o różnego rodzaju zdarzeniach, awariach, wyłączeniach planowanych, ale dla osób, które wyraziły chęć i wyraziły zgodę na otrzymywanie takich SMS-ów ze względu na ustawę o RODO. RODO. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.